Wielkie, wielkie brawa dla tego pana Płyniacza. Kolejny skoczek, który wykonuje tutaj swoje zadanie, czyli Janusz Białowąc ma trochę mniejsze. Nadal nie zmienia to faktu, że jest to flaga także biało-czerwona. Kręcimy, wrzucamy na Facebooka i dzielimy się z tymi wszystkimi, którzy zostali się do. Specjalnie dobrze, żeby moim kolegom troszeczkę ułatwić, czy on uważnie zostanie od pana Mankara. Proszę się nie obawiać, ten dzień nie zaszkodzi państwu. A oprócz tego państwu na pewno też. No on pokaże im kierunek wiatru, z którym mają po prostu lądować. Państwo widzą, no potrzebujemy takiego wskaźnika przylądowania w tak trudnych miejscach. Moi koledzy, czyli Piotrowski oraz Dariusz Bojsza są już praktycznie na podejściu do lądowania. Rozejście i za chwilę nastąpi lądowanie. Proszę państwa, to jest tak naprawdę trudny skok. Bo jest tutaj ograniczone miejsce lądowania, ograniczone kolana na głowę, ale tak jak Państwo widzą, moi koledzy, to są doświadczeni z tym sprawem. Napędzanie tego sprawy na wszystko, to będzie wszystko. I lądowanie! Brawa! I dalej Bojsza! Brawa dla Darka! Kolejny skoczek, który będzie lądował za chwilę. Janusz Białowąc oraz Andrzej Sybatowa. Szanowni Państwo, ci, którzy nie kręcą, to w momencie lądowania rytmicznie przywitajmy spadochroniarzy w momencie, kiedy lądują. Szanowni Państwo, jeszcze chwilę. Lądowanie teraz Janusz Białowąs. Bijemy brawo, Szanowni Państwo. Skąd to powiecie? Oraz piękne lądowanie. Proszę bardzo. Klasa spadochroniarza.